Cześć. Temat dzisiejszego nagrania to potencjał wodny. Czym jest potencjał wodny? Potencjał wodny jest to miara zdolności komórki do pobierania lub oddawania wody na zasadzie osmozy. Potencjał wodny jest oznaczany grecką literą psi. Symbol psi wygląda jak trójząb. Jak to łatwo skojarzyć z potencjałem wodnym? Możesz skojarzyć literę psi z trójzębem Posejdona i teraz potencjał wodny mamy oznaczany jako psi, czyli jako właśnie literę greckiego alfabetu, która ma kształt trójzębu, a z drugiej strony mamy greckiego boga mórz i oceanów Posejdona, który trzyma w rękach trójząb i on jest bogiem mórz i oceanów, czyli bogiem wody. Potencjał wody w komórce zależy od ciśnienia hydrostatycznego, czyli turgorowego P, oraz od ciśnienia osmotycznego, czyli pi. P, czyli ciśnienie hydrostatyczne, inaczej turgorowe, jest to nacisk, jaki wybiera cytoplazma otaczająca jądro komórkowe na ścianę komórkową. Spadek ciśnienia hydrostatycznego związany jest z utratą wody, a objawem tego jest więdnięcie. Drugie to ciśnienie osmotyczne, czyli pi. Ciśnienie osmotyczne jest to siła, z jaką cząsteczki rozpuszczonych substancji przyciągają cząsteczki rozpuszczalnika, czyli wody, przez błonę półprzepuszczalną. Ciśnienie osmotyczne zależy od stężeń roztworów po obu stronach błony. Potencjał wody w komórce określa się zatem wzorem psi równa się P minus pi. Czyli psi, potencjał wody, równa się P, ciśnienie hydrostatyczne, inaczej turgorowe, minus pi, ciśnienie osmotyczne. Potencjał czystej wody równy jest 0, natomiast każdy wodny roztwór ma potencjał psi mniejszy od 0. Zatem wartości potencjału wodnego mieszczą się w przedziale od minus nieskończoności do 0. 0 jest potencjałem czystej wody, natomiast wszystkie roztwory wodne mają potencjał mniejszy od 0, a to oznacza, że ciśnienie osmotyczne musi być większe niż ciśnienie hydrostatyczne, ponieważ zgodnie z tym wzorem, jeżeli pi jest większe od p, to wtedy wyjdą nam wartości ujemne. Jednym z zagadnień dotyczących potencjału wodnego jest określenie, który potencjał jest niższy, który jest wyższy, który ma wyższą wartość, który ma niższą wartość. I teraz jak to łatwo zapamiętać? Ja tutaj na skali oznaczyłam minus 30, minus 20, minus 10 i 0. 0 jest to potencjał czystej wody, natomiast wartości minus 30, minus 20 i minus 10 są to wartości potencjałów poszczególnych roztworów. I teraz, który potencjał jest najniższy, który jest najwyższy z tych trzech? Najniższy potencjał to minus 30, dlatego że minus 30 jest liczbą mniejszą od minus 20 i minus 10, tak samo jak minus 20 jest liczbą mniejszą od minus 10. Zatem najniższy potencjał wodny będzie miał roztwór, którego potencjał będzie równy minus 30, następnie kolejny potencjał to minus 20, a potem minus 10. Druga kwestia, który z potencjałów ma najwyższą wartość? I teraz do określenia wartości bierzemy wartość bezwzględną z tych liczb. Czyli zauważ, jeżeli mamy liczby minus 30, minus 20 i minus 10 i weźmiemy z nich wartości bezwzględne, to będziemy mieć 30, 20 i 10. I w tym przypadku najwyższą wartość potencjału będzie miał potencjał minus 30, bo jego wartość będzie równa 30. Czyli wartość bezwzględna z minus 30 jest to 30 i ten roztwór, który ma potencjał minus 30, będzie miał jednocześnie najwyższą wartość potencjału. Na potencjał wodny ma wpływ również stężenie roztworu. Im mniejsze stężenie roztworu, tym większy potencjał wodny. Zauważ, że czysta woda ma potencjał równy 0, natomiast potencjał każdego roztworu jest to potencjał ujemny, czyli mniejszy od 0. Dlaczego tak się dzieje, że im mniejsze stężenie roztworu, tym większy potencjał wodny? Przytoczę następujący przykład. Mamy dwa roztwory. Roztwór numer 1 o stężeniu procentowym równym 5% oraz roztwór numer 2 o stężeniu procentowym równym 30%. Wzór na stężenie procentowe to CP równe MS przez MR razy 100%. Jeżeli stężenie CP1 równa się 5%, oznacza to, że w masie roztworu równej 100 g znajduje się 5 g substancji. Zatem 5 g substancji jest rozpuszczone w rozpuszczalniku, czyli w wodzie i w efekcie powstaje 100 g roztworu. Masa wody, czyli masa tego rozpuszczalnika, równa się masa roztworu minus masa substancji. W tym przypadku 100 minus 5 równa się 95 g. Zatem widzimy, że w przypadku pierwszym mamy 5 g substancji, 95 g wody i w sumie daje to roztwór o masie 100 g. W drugim przypadku CP2 równa się 30%, a to oznacza, że w 100 g roztworu znajduje się 30 g substancji. Zatem masa rozpuszczalnika będzie równa 100 g minus 30 g równa się 70 g i to będzie masa wody.
Porównując masy rozpuszczalników, czyli wody w obu roztworach, łatwo zauważyć, że w przypadku roztworu pierwszego o stężeniu procentowym równym 5%, masa rozpuszczalnika, czyli masa wody, jest większa i wynosi 95 g, natomiast w przypadku roztworu drugiego o stężeniu procentowym 30% masa wody wynosi 70 g. Ponieważ układ dąży do równowagi, czyli do wyrównania stężeń po obu stronach błony, woda przepływa więc z roztworu o potencjale wyższym, czyli roztworu o mniejszym stężeniu procentowym, gdzie tej wody jest więcej, do roztworu o potencjale niższym, czyli roztworu o większym stężeniu procentowym, ponieważ tamtej wody jest porównywalnie mniej. Mniejsze stężenie roztworu to większy potencjał wodny, czyli jest to potencjał do oddawania wody. Na innych nagraniach omawiam potencjał wodny w odniesieniu do roztworu hipertonicznego i hipotonicznego. Natomiast zwróć uwagę na następującą rzecz. Otóż co się dzieje w przypadku roztworu izotonicznego, czyli roztworu, w którym zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie błony potencjał wodny jest taki sam. Czy ta woda wtedy nie przepływa? Otóż nie. Ona przepływa w dwóch kierunkach. Cały czas jest utrzymywana ta równowaga, ale pamiętaj, że woda zawsze przepływa. Ona zawsze jest w ruchu. Więc musisz na to zwrócić uwagę na jakimkolwiek egzaminie, bo jeżeli napiszesz, że tam nie ma żadnego ruchu wody, to będzie to błąd merytoryczny. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe zagadnienia związane z potencjałem wodnym. Przypominam o możliwości wsparcia finansowego kanału oraz zachęcam do subskrypcji wszystkich moich kanałów. Do usłyszenia wkrótce.